Kujawsko-Pomorskie to kolejny, trzeci przystanek tegorocznej trasy Polska od Kuchni. Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich rozkręca się i bardzo dobrze. W Kujawsko-Pomorskim jesteśmy w Chełmnie. Chełmno to niezwykła energia, Chełmno to przepiękny rynek, Chełmno to wreszcie miasto zakochanych. Czy rzeczywiście? Zobaczmy. Przygotowałyśmy na konkurs tort szpajzowy, czyli leguminowy. Częściowo oparte o starą tradycję, bo pierwszy przepis znany jest z 1911 roku. Także często dania, które komisja ma do degustacji, to są głównie dania mięsne. My poszłyśmy w danie słodkie, ale może właśnie ta różnica spowoduje, że mamy jakieś szanse na jakieś dobre miejsce. Dzisiaj w nocy przygotowywałyśmy potrawy na konkurs Szczupaka w Szuwarach. Z dramatycznym wejściem, ponieważ do ostatniej chwili tej ryby nie miałyśmy. Troszeczkę w nowocześniejszym stylu korzystałyśmy z grzybów leśnych i magii naszego świeżego z ogródka. Jeszcze dałyśmy przepukać gardełko własnej roboty winem z mirabelek. No to się tak okazało, że w ogóle pozytywnie wyszło. Polska od Kuchni w Chełmnie, no myślałem, że zobaczę smaki, które są charakterystyczne dla tego regionu. Były, ale zachwyciły mnie jeszcze inne, bo mieliśmy dzisiaj tort. Słuchajcie, tort, który jest robiony z czymś, co nazywamy szpajzą, czyli na białkach, na żółtkach, z cukrem, ukręcony tort, który stawiamy na żelatynie. Pierwsza rzecz. Druga, genialne wino z mirabelek. I trzecia, no właśnie, mieliśmy szczupaka. Jakże charakterystycznego, ale zrobionego w zupełnie inny sposób. Palce liżeć.